dzisiaj mamy swoje zakończenie sezonu motoryzacyjnego jako nocna jazda samochodem bez celu Gniezno. Połączone to oczywiście jest z akcją charytatywną dla Klary. Pomagamy również w schronisku dla zwierząt oraz Kociemu Gniezno. To jest takie połączenie przyjemnego z pożytecznym. Mamy nasze zakończenie, ale postanowiliśmy też od razu pomóc małej Klarze, która no, potrzebuje protezy, ponieważ nie ma rączki, ta proteza jest już za mała, zbieramy na nową. Dlatego to wszystko jest dzisiaj głównie dla Klary. Zbiórkę robimy dla Klary Manuszak. To jest córka mojego najlepszego przyjaciela, także stąd jakby to wydarzenie dzisiaj. W jakim wieku? 2 latka niecałe ma. No urodziła się bez rączki, lewej rączki, także no zbieramy na protezę dla niej. Dodatkowo prowadzimy licytacje charytatywne na stronie na Facebooku. Można do nas dołączyć do grupy. Licytacje dla Klary, zbiórka na protezę na Facebooku. Jest grupa otwarta, można dołączać. Są licytacje, będzie jeszcze więcej tych licytacji. Cały czas dostajemy vouchery, także to wszystko jest cały czas ruchome. To jest przede wszystkim nasza pasja. My to kochamy, tak wyrażamy siebie, tak wyrażamy nas. Istniejemy już 10 lat tutaj na gnieźnieńskim, powiedzmy, społeczności gnieźnieńskiej, jesteśmy tutaj 10 lat. Wyrażamy swoją pasję, a też jednocześnie pomagamy, bo bardzo to lubimy pomagać, więc połączenie pasji oraz pomagania jest świetnym połączeniem. U nas nie ma podziału na żadne kategorie, żadną grupę samochodów. Po prostu jeżeli ktoś kocha pasję, kocha samochody, to już jest po prostu to, co być powinno. Jest taki zamysł, który powstał kiedyś, że po prostu jak mieliśmy chwilkę czasu, jeździliśmy sobie nocami na spokojnie. Jak to mówią, zmieniły się czasy, zmieniło się podejście, nazwa została, ale zamysł i to, co w sercu, też pozostało tak jak kiedyś. Przyjechałem polskim Fiatem 126P 600, który od 41 lat jest w Gnieźnie. Został przyprowadzony do Gniezna z Polmozbytu z Poznania w dniu 31 stycznia 1983 roku. Tak było w domu od nowości i zostało to do dzisiaj. I nie było nigdy inicjatywy, żeby to sprzedać i tak to auto jest i jest tak pieszczone. Trzeba koło tego auta po prostu chodzić, jest to auto obsługowe i wymaga inicjatywy właściciela i dbania o to, że z zawodu jestem mechanikiem, więc sobie w tych tematach radzę. Pytanie tylko, jak długo jeszcze będą dostępne dobre części. Chevrolet Corvette, rocznik 85, mój rocznik, dlatego taki zakup. Silnik 5.7, 230 koni. To jest po prostu spełnienie swoich marzeń. Żona ma Pontiaca Firebirda, od tego zaczęliśmy. No i tak krok po kroczku kupujemy te auta. Kupiony już w Polsce. Zrobiliśmy kompletny remont silnika, skrzyni i tak dalej. Także rok czasu remontowaliśmy. No i teraz cieszymy się jazdą.
staram się kolekcjonować zabytkowe auta. Mustang jest jednym z nich, z kolekcji. Najważniejsze, że lato, kabriolet, otwieramy dach, wiatr we włosach. Coś pięknego, wolność. KW, no pobór prądu, nie mam pojęcia jak jest, po prostu jest zasób baterii, dwa pakiety LTO, alternator z kombajna 120 A i póki co wystarczy. No jak tak na postoju, na wyłączonym silniku z 2-3 godzinki można pograć, ale generalnie raczej staram się nie grać na postoju na wyłączonym, no bo szkoda prądu, nie? Lepiej żeby się ładowało cały czas. Choroba od dzieciństwa, myślę. Kiedyś gdzieś się na jakimś zlocie człowiek pojawił, zobaczył, chce i mam. Spełnienie marzeń z dzieciństwa. Jak człowiek był mały, to po prostu uwielbiałem amerykańskie seriale, bardzo mnie to zafascynowało i postanowiłem, że kiedyś sobie takiego sprawie kupię. Jak widzimy, po iluś latach się udało to marzenie spełnić. To jest Dodge Charger, czyli tak zwana ładowarka, jak to się policyjny interceptor, czyli powiedzmy sprowadzony oryginalnie, tak jak był, służył w Sacramento w Kalifornii, został sprowadzony 2 lata temu do Polski, no i od 1,5 roku jest w moich rękach. Oprócz tego, że on wygląda jak zwykły Dodge, no i niestety wszystko jest mocniejsze. Mocniejszy silnik, mocniejsze zawieszenie, układ paliwowy, układ chłodzenia. No tam jest wszystko po prostu zupełnie inne. Przygotowane do pracy w policji. No i właśnie powiedz, nie masz problemów na drodze? Polska policja ci nie zatrzymuje? Generalnie żyjemy dobrze z naszą tutaj policją, współpracujemy. Oni nam pomagają, my ich pomagamy. Jeżeli wszystko jest tak, jak być należy, czyli wiadomo, nie nadużywamy tego wszystkiego, to nikt nam absolutnie problemu tutaj nie robi.